Witam serdecznie, z tej strony Szametu z blogu Majów Open World. Pokażę Wam dzisiaj, jak grać w Friorion. Jest to wersja darmowa, właściwie nazwijmy to darmową konwersją gry Orion, Master of Orion. Dla miłośników strategii gra doskonale znana i nie trzeba jej nikomu przedstawiać, więc każdy, kto kiedykolwiek grał w Master of Orion, wie, na czym ta gra polega. Ja tu też także nie będę opisywał, co to dokładnie zagra, bo to nie ma sensu. Jeśli grałeś, to wiesz, jeśli nie grałeś, a uważasz się za fana strategii, to znaczy się, że nie jesteś fanem strategii, jeśli nie grałeś w Master of Orion. Friorion, jak już powiedziałem, jest darmową grą. Link do pobrania gry podam u dołu. Na początek pokażę Wam, jak dołączyć do gry. A później pokażę Wam, jak założyć własną grę. Na początek wybierzemy sobie po pobraniu i zainstalowaniu gry, wybieramy multiplayer. Bywa, iż po wybraniu, chcemy się w tym momencie dołączyć, bywa, iż po wybraniu join a game i po kliknięciu refresh list nic się nie dzieje. I niestety w tym momencie nie potrafiłem znaleźć rozwiązania. Próbowałem przykrywać porty, jakie były potrzebne. Nic niestety nie dawało. Firewall są naturalnie wyłączone, dlatego jedynym rozwiązaniem jest podanie adresu IP w tym momencie, na którym działa serwer, i kliknięcie OK. Ważne dla osoby, która stawia serwer, aby w okienku multiplayer setup, tam gdzie się ustawia wszystkie czynniki, jakie będą wpływały na rozgrywkę, aby wszyscy się połączyli, dopiero wtedy możemy łączyć się z grą. W przeciwnym wypadku połączenie z grą będzie niemożliwe. Także ja wiem, że druga osoba czeka w tym momencie na mnie w okienku ustawienia gry sieciowej i mogę się bez problemu połączyć, jak teraz widzicie. Tutaj wybieramy sobie, jakie chcemy czynniki. To zupełnie od nas zależy, co nam pasuje. Nie wiem, co on tutaj wybierze. Zobaczymy, co on tu jeszcze powybiera. Możemy, jak widzicie tutaj, tutaj możemy załadować naszą grę. Jeśli mamy już taką grę, jeśli zaczęliśmy już grę, możemy ją załadować. Poczekamy, gdzie tutaj się ustawia. Aha, dobra, już jesteśmy. To jest właściwie nasza gra. Jak już powiedziałem, każdy, kto grał w Master of Orion, wie, na czym gra polega. Jeśli ktoś nie grał, nie ma sensu mu jej tłumaczyć, bo to naprawdę nam nic nie da. Także w tym momencie wiedzicie, jak można się dołączyć do gry. Za chwilę Wam pokażę, jak założyć własną rozgrywkę. Rozłączymy się z grą. Klikniemy Resign. Poczekamy sobie, aż druga osoba dołączy się do nas. Wybieramy host new game, wybieramy z tej naturalnie nazwę naszego gracza i klikamy OK. Jesteśmy połączeni. Czekamy, aż druga osoba się połączy. Tak jak powiedziałem, w tym momencie czekamy, aż wszyscy się połączą. Jeśli byśmy w tym momencie kliknęli Start Game, a ktoś by się nie połączył z nami, nie byłoby możliwości dla drugiej osoby, aby się z nami połączyła. I niestety jest to minus gry. Jest to minus, jest to plus. Każdy z nas w swój sposób będzie rozpatrywał. Jak widzicie, jesteśmy już połączeni. Możemy... bierzemy sobie hi. Specials Monster, niech będzie non native medium max L aggression beginner mode, na pewno galaxy age starling frequency galaxy shape spiral elliptical ring. Jaką by tutaj
Irregular. Może niech będzie Monster, ok, wszystko. Co byśmy jeszcze tutaj potrzebowali? Chyba to wszystko. Coś jeszcze sobie ustalimy. Kolor nie. Kim ja chcę być? Etami mi się fajnie grało. Okej. Okej. I włączamy grę. W momencie jak uruchomi nam się gra, jest to kwestia paru sekund, aby druga strona się także dołączyła do nas. I możemy grać. I możemy grać. Jak już powiedziałem, nie będę opisywał, czym jest ta gra. Jeśli ktoś grał w Master of Orion, wie doskonale, jeśli ktoś nie grał. Przykro mi bardzo, ale to wiele tracisz. Naprawdę wiele tracisz. Jak już powiedziałem, gra jest dostępna za darmo do pobrania. Linki będą poniżej wideo, nazwy sieci. Jeśli znajdę na Tungle, postaram się także dać. Wiele osób pytało, co z tym Tungle, dlaczego nie mogę uruchomić sieci. Proste. W każdym linku piszę, Tungle musi być zainstalowane. Jeśli nie masz zainstalowanego Tungle, link po prostu nie działa. Ten link uruchamia Tungle i automatycznie dołącza się do sieci. Jeśli nie masz Tungle zainstalowanego, możesz klikać dowoli w ten link, nic z tego nie wyjdzie. Dlatego też pamiętaj, żebyś miał ostatnią wersję, najnowszą wersję Tungle zainstalowane, wtedy możesz klikać w linki, by dołączyć do sieci. Mam nadzieję, że to wszystko. Do następnego razu. Cześć!